Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku z cyklu Balance Experience. Gościem dzisiejszego odcinka będzie pani dr Joanna Pracka, psycholog, psychoterapeuta, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Cześć Asiu. Cześć, witaj Marcin. Tematem dzisiejszej naszej rozmowy będą dylematy mamy, również mamy na prowincji. Zostać w domu, czy może wrócić do pracy? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Asiu, pierwsze takie moje pytanie. Co to w ogóle są społecznie akceptowany model kobiecości? Czy należy bezwzględnie się do niego dostosować, czy jednak może indywidualność każdej osoby jest ważniejsza? Co o tym sądzisz? Wiesz, no żyjemy w takich czasach, kiedy chyba nie ma takiego jednego modelu kobiecości i raczej kroczymy w tej naszej współczesności w kierunku raczej takiej dużej różnorodności, zróżnicowania, jeśli chodzi zarówno o pojęcie męskości, kobiecości, to już dawno się zaczęło zacierać. Natomiast mimo no, tych przemian społeczno-kulturowych, jakich doświadczamy, jakie obserwujemy wokół nas, na pewno nadal jest jeszcze jakby takie przekonanie, że no, takim modelem kobiecości jest właśnie bardziej zwrócenie się ku drugiemu człowiekowi, skupienie na relacjach, no co oczywiście potem przekłada się też na role, które kobieta częściej, chętniej przyjmuje. No tak, myślę, że ten model kobiecości to kobieta właśnie czuła, ciepła, opiekuńcza, która no często pełni taką rolę też służebną wobec członków swojej rodziny, tak? I niekoniecznie jest to dla niej jakiś ciężar czy trud, tylko jest to jakoś zgodne z jej naturą, spełnia się w tym, czerpie z tego przyjemność nawet. Ale mówimy tutaj o kobietach, ale też nie zapominajmy o roli ojca w wychowaniu dziecka. Powiedz mi, jak zmienia się sama rola ojca w wychowaniu dziecka? Myślę, że na pewno można zauważyć, że mężczyźni dużo więcej i częściej się angażują w tej chwili w to wychowanie dziecka już praktycznie od momentu narodzin tego dziecka. Dawniej ta rola taka no, opiekunki domowej, prawda, tej osoby, która w tych pierwszych latach życia jest przy dzieciach, była bardziej przypisana kobietom. Teraz zdarza się nawet, że przecież to mężczyźni biorą urlop wychowawczy, tak, czy biorą wolne z pracy wtedy, kiedy dziecko jest chore, niekoniecznie kobieta. To jest chyba coraz częściej postrzegany taki model, coraz bardziej wyraźny. Taki zmiana tego ciężaru? Na pewno tak. No, na pewno jest też tak, że niezależnie od różnych stereotypów, rola ojca jest niezwykle ważna w rozwoju dziecka, zarówno czy to dziewczynki, czy chłopca. No, on ma kluczową rolę, tak? Zresztą, kiedy mówi się o czynnikach awersyjnych, czyli takich niekorzystnych rozwojowo w naszym życiu z okresu dzieciństwa, no to jednym z tych czynników jest właśnie brak drugiego rodzica, na przykład ojca. Nie jest to sprzyjające. Badania pokazują, że jednak najbardziej sprzyjającym modelem rodziny rozwojowo dla dziecka jest właśnie taki model pełnej rodziny, gdzie są obydwoje rodzice, nie? Także ten ojciec jest bardzo istotny zarówno w rozwoju takim psychoseksualnym chłopca, ale również w takim, jako taki punkt odniesienia dla dziewczynki, tak? Małej księżniczki, swojego tatusia. Tak, kobieta, która jest w ciąży, czy potem po porodzie zajmuje się małym dzieckiem, mająca wsparcie w mężczyźnie, ma to poczucie bezpieczeństwa też, ma to takie poczucie, że ten mąż czy partner jest. Mężczyźni też coraz chętniej i częściej podejmują się też takich obowiązków, które do tej pory
lata wcześniej przynajmniej były przypisane kobietom, czyli nie wiem, wykąpanie dziecka, nawet przewinięcie, tak? czy w ogóle zajęcie się tym dzieckiem w jakikolwiek sposób. I myślę, że to jest też bardzo istotne, nie? Poza tym dziecko uczy się, po prostu chłonie wszystko to, co się dzieje w rodzinie, czyli widzi też, że są rodzice, jaką oni mają między sobą relację, tak? To kiedy ci rodzice traktują siebie wzajemnie z szacunkiem, z miłością, to też jest modelowanie dla dziecka i też stwarzanie mu takiej bezpiecznej bazy, nie? Także wracając do kwestii roli mężczyzny w roli rodziny czy w wychowaniu dziecka, jest ona bardzo istotna. To jest i kwestia poczucia bezpieczeństwa, jakie daje nie tylko swojej żonie czy partnerce, też poczucia bezpieczeństwa, jakie daje dzieciom, ale też takiego wsparcia, no również fizycznego, tak? I ja pamiętam, jak kiedyś, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, było tak, że jeżeli zdarzało się, że to kobieta brała zwolnienie, mężczyzna brał zwolnienie na dzieci, na dziecko chore, a kobieta z racji, nie wiem, swojej roli zawodowej, bo na przykład była jakimś dyrektorem czy kierowniczką, szła do pracy, no to były komentarze naokoło w otoczeniu, że co to za wyrodna matka, tak? Myślę, że w dzisiejszych czasach raczej nikt się już czymś takim nie dziwi, nie bulwersuje i jakoś tutaj jest to kwestia dogadania między sobą rodziców. Mhm. Rozmawialiśmy, Asiu, o społecznie akceptowanym modelu kobiecości. Ten model wskazuje na przekładanie przez kobietę dobra innych nad swoim własnym. I powiedz mi może, proszę, czym taki model może skutkować? Jak istotna może być rola państwa? W jakim stopniu państwo może odciążyć kobietę, aby mogła się spełniać, realizować zawodowo? No, taki model kobiecości, gdzie kobieta przede wszystkim skupia się na budowaniu relacji, on oczywiście skutkuje tym, że to no, można nawet gołym okiem zobaczyć w naszym otoczeniu, że to częściej kobieta idzie na urlop, tak, jakiś wychowawczy, że kiedy kobieta zachodzi w ciążę, ona idzie na ten urlop macierzyński, ogranicza pracę zawodową, czy czasami nawet na jakiś czas w ogóle rezygnuje z tej pracy zawodowej. I zdecydowanie częściej obserwujemy to u kobiet niż u mężczyzn. Nie? I wtedy oczywiście zaangażowanie kobiety w swoje role zawodowe spada przy jednoczesnym wzroście mężczyzn właśnie w zaangażowanie zawodowe. Czy mógłbyś powtórzyć tą drugą część pytania? O roli państwa. Jak państwo jest w stanie w twoim odczuciu odciążyć taką kobietę, aby mogła się realizować zawodowo? Mhm. No myślę, że to jest kwestia całego zaplecza takiego, jeśli chodzi o infrastrukturę wszelkiej maści, żłobków, przedszkoli, jakichś takich instytucji, które mogłyby wesprzeć kobietę w tym procesie opiekuńczo-wychowawczym, czyli żeby kobieta realnie, fizycznie mogła gdzieś w bezpiecznym miejscu zostawić to dziecko po to, żeby móc zwyczajnie pójść do pracy, zająć się pracą zawodową, nawet jeżeli pracuje zdalnie, no to też do tego są potrzebne odpowiednie warunki. Tak. Więc myślę, że to głównie jakoś w tym kierunku. Powiedz, Asiu, jak myślisz, jakie są współczesne oczekiwania od kobiet? Obecne czasy wymagają od kobiet bycia ciepłą, opiekuńczą mamą czy żoną, a zarazem przedsiębiorczą kobietą, osobą sukcesu, robiącą karierę zawodową. Powiedz mi, jak kobiety są w stanie to wszystko ze sobą połączyć? Powiedz mi też ze swojego punktu widzenia, jako mama dwójki dzieci oraz kobieta aktywna zawodowo. Chciałam powiedzieć trochę żartobliwie, że to tylko kobieta jest w stanie to łączyć. Ale nie powiem, że mężczyzna by nie dał rady, bo się narażę. W każdym razie nie jest to na pewno łatwe. No, to jest nie jest na pewno łatwe, to jest trochę tak, że jakaś taka wizja kobiety, która tutaj jest idealną, prawda, panią domu, świetną matką, w ogóle ma posprzątany, idealnie posprzątany dom, wszystko ułożone w domu, a jednocześnie robi nie wiadomo jak oszałamiającą karierę zawodową,
w którą jest bardzo zaangażowana. Myślę, że to jest trochę taka, że znaczy, nie można mieć wszystkiego, nie? Że to tak trochę, jeżeli kobieta decyduje się na łączenie tych ról, czyli roli matki i roli profesjonalisty gdzieś w pracy, no to trzeba wypracować pewien kompromis, tak? I myślę, że tutaj no też ważne jest zaplecze, jakim kobieta dysponuje, tak? To zaplecze chociażby w postaci możliwości opieki nad dziećmi przez dziadków, rodzinę, czy jakiejś instytucjonalnej, czy zaplecze finansowe, które na przykład umożliwia zatrudnienie opiekunki, tak? Natomiast no, na pewno jest to pewnego rodzaju taka akrobatyka, gdzie no, jakiś kompromis, gdzie z czegoś trzeba jednak zrezygnować, no nie da się mieć wszystkiego, zachodzi, nie? Niemniej nie jest to niemożliwe, ale na pewno nie jest to łatwe, nie? Okej. Okay. Posłuchaj, chciałem Ci zadać jeszcze takie pytanie, ponieważ badania z roku 2004 pokazują, że podstawą sukcesu życiowego kobiety jest zdolność do zrównoważenia ról rodzinnych i zawodowych, a brak tej równowagi wywołuje konflikt na linii praca-rodzina. I powiedz mi proszę znów, Ty jako mama dwójki dzieci, czy zgadzasz się z tymi słowami? Jak ty to widzisz ze swojego punktu widzenia jako kobieta, jako matka? No tak, jeżeli mamy taką sytuację, że kobieta no, z jakichś względów musi wrócić do pracy zawodowej, chociaż być może serce ciągnie ją bardziej do tych malutkich dzieci, czy do tego małego dziecka, no to może to wywoływać pewien konflikt, tak, czy nawet poczucie winy, tak, że no, jestem w pracy, zajmuję się jakimiś innymi sprawami, a gdzieś tam być może powinnam się zajmować. To nawet nie musi być tak do końca uświadomione, nie? Jak gdzieś po prostu przekazuję to dziecko jakimś osobom trzecim, czy komuś tam, nie? Z drugiej strony może być też tego typu konflikt, tak? Też tak jak rozmawiam z kobietami, zdarzyło mi się usłyszeć, że kobieta, która już któryś rok jest w domu w związku z kolejnymi narodzinami kolejnego dziecka, mimo że powiedzmy ma warunki takie finansowe i wsparciowe ze strony rodziny, że mogłaby, nie ma takiej presji, żeby wracać do tej pracy zawodowej, mówi, ale to nie w moim stylu, ja już się zaczynam męczyć, nie? Jakoś nie czuję się dobrze, kiedy moje życie ogranicza się tylko i wyłącznie właśnie do tych ról właśnie rodzinno-domowych, nie? Więc ten konflikt to trochę takie, kiedy nie ma w tym równowagi. No myślę, że tutaj każda kobieta jest inna i każda musi sobie sama jakby odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie ważne, czego chcę i potem jakby na bazie tego spróbować no, zaadaptować do tego rzeczywistość, nie? Nie zawsze mamy na wszystko wpływ też, nie? Okej. Okay. A czy faktycznie jest tak, że każda kobieta chce być aktywna zawodowo? Kiedyś normą społeczną był fakt, że kobieta poprzez swoją aktywność rozumiała poświęcenie się na wychowanie dziecka, dbanie o domowe ognisko. Dzisiaj we współczesnym świecie ciężko znaleźć takie kobiety. Ale pytanie jest, czy taki model ma jeszcze szansę funkcjonować we współczesnym świecie? Mówisz o modelu kobiety, która jakby rezygnuje z realizowania siebie poza domem i po prostu tak dedykuje się tylko i wyłącznie rodzinie. Myślę, że tak, znam takie kobiety, które z pełną świadomością, mimo dobrego wykształcenia i jakiejś takiej potencjalnych możliwości właśnie robienia tej kariery zawodowej, zdecydowały się na to, żeby być w domu z tymi dziećmi, żeby zająć się ich wychowaniem, ale też na przykład czasami jest to kwestia decyzji o edukacji domowej, więc tutaj też jest sporo do zrobienia wtedy. Więc myślę, że taki model wybierają niektóre kobiety, nie?
Nie wiem, jak to jest teraz, z racji jakichś takich, tego, że przez jakiś czas studiowałam we Włoszech, to też zdarzyło mi się tam zaobserwować to, że kobiety z, powiedzmy, z takiej wyższej klasy średniej i jeszcze wyżej, mimo ukończenia dobrych studiów, nie podejmowały pracy zawodowej. One po prostu rodziły dziecko czy dzieci i zajmowały się tym dzieckiem, zajmowały się domem, potem rodzicami w podeszłym wieku, i to było zupełnie naturalne. Mąż, czy jakby takie były zasoby rodzinne, że one też nie musiały podejmować tej pracy. I przyznam szczerze, że nawet kiedyś doszłam do takiego wniosku, że jak sobie porównałam właśnie te Włoszki, z którymi ja miałam styczność już takie w średnim czy starszym wieku, z takimi mamami polskimi już i tak dalej, to, no to było widać, że, no to, że te Włoszki są mniej zniszczone, tak lepiej zakonserwowane, zadbane. Bo jednak łączenie tych różnych ról to jest jednak wycisk. No to się wszystko też odbija na zdrowiu, na wyglądzie, no coś za coś, nie? Coś za coś. Natomiast tak. Na pewno są kobiety, które wybierają świadomie taki styl życia, na przykład kierując się zasadą taką, z tym się też spotkałam, że one chciałyby mieć wpływ na kształtowanie charakteru, osobowości swojego dziecka i nie chciałyby, żeby to żłobek czy nawet później przedszkole kształtowało. One chcą mieć na to... Jest to ważne dla każdej kobiety. Że jest to ważne. No, jest to też kwestia wyważenia, bo pewnie na pewnym etapie życia, jeżeli wszystko zależy, czy dziecko ma rodzeństwo, czy jest jedynakiem, jedynaczką, na pewnym etapie życia to przedszkole jest bardzo rozwojowe i pozytywne, jeśli chodzi o kształtowanie relacji społecznych, nie? Więc jeżeli to jest jedynak, to ja mimo wszystko bym powiedziała, lepiej, żeby poszedł do tego przedszkola, niezależnie od tutaj. Natomiast jeżeli to jest dziecko, które wychowuje się w rodzinie, znam rodzinę z dziewięciorgiem dzieci, tam się wszystko dzieje w domu, tam jest tyle interakcji i taki trening społeczny od najmłodszych, że tak powiem, dni życia, że to przedszkole już nie jest takie niezbędne, nie? Okej. Powiedz mi jeszcze, proszę, czy jest jedyny model na bycie szczęśliwą matką, kobietą, aktywną zawodowo? Czy jednak jest to bardziej sprawa indywidualna? A jak myślisz? Powiedziałbym, że to raczej sprawa indywidualna, ale chciałbym poznać Twoje zdanie na ten temat. I tu się z Tobą zgadzam jak najbardziej, no bo pytanie, czy jest w ogóle, nie zawężając się tylko do kobiet, czy jest w ogóle jeden model na bycie szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, czy to mężczyzną, czy kobietą, czy jakiejkolwiek jesteśmy, jakąkolwiek płcią się identyfikujemy. No chyba nie, nie. Że tutaj każdy jakby indywidualnie musi zajrzeć do siebie, zapytać się, czego on potrzebuje, co jest ważne. No, na pewno to jest kwestia też wyważenia tego, co jest dla mnie ważne, czego ja potrzebuję, czego potrzebuje moje najbliższe otoczenie, nie? Czyli ja też nie jestem akurat zwolennikiem linii samorealizacja za wszelką cenę, tak? Zostawiam wszystko, prawda, rodzinę i tak dalej. W międzyczasie się nimi zajmę, ale muszę tutaj, bo mam pewną wizję, pewien plan czy projekt tylko na siebie, nie? Bo to byłoby takie trochę pielęgnowanie egocentrycznego egoizmu, a tu bardziej chodzi o taki zdrowy egoizm, nie? Żeby dbając o innych, nie pominąć siebie, tak? Czyli jakby nie robić czegoś kosztem siebie. Czyli żeby móc dawać, trzeba mieć też jakieś zasoby, trzeba o to zadbać, nie? Tak samo jak w samolocie. Kto pierwszy, jeżeli jest sytuacja kryzysowa, to pierwszy dorosły zakłada maskę tlenową, dopiero potem zakłada ją dziecku. Taka jest zasada. Poza tym taka rola, nie wiem, opiekuńczo-pomocowa na dłuższą metę, gdzie jakby bierzemy w nawias samych siebie i swoje potrzeby, a tylko zajmujemy się potrzebami innych, to nie ma o tyle racji bytu, że to prędzej czy później odbije się też, nie? Czy na naszym zdrowiu, czy na relacji,
Więc jakby dobra jest taka równowaga, gdzie ta mama czy ten tata mają taką przestrzeń, żeby zadbać o siebie, po to, żeby też móc dbać dobrze o relacje, o swoje dzieci. Asiu, a powiedz mi jeszcze proszę, na ile finanse domowe wpływają na decyzję kobiet o podjęciu pracy zawodowej, bądź właśnie na zostanie z dzieckiem i wychowywanie go? No myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, sytuacja finansowa rodziny. Czasami ta sytuacja finansowa zmusza kobietę, żeby ona jednak wróciła zaraz nawet po urodzeniu dziecka do pracy, bo pensja mężczyzny nie wystarczyłaby, tak, na utrzymanie rodziny. Nie wiem, rodzina ma jakieś kredyty też, tam na dom, mieszkanie i tak dalej, i trzeba temu podołać. Pewnie wszystko też zależy, ile ta kobieta w tej pracy zarabia, tak. Czasami spotkałam się z taką kalkulacją w niektórych rodzinach, że oni stwierdzali, że dziecko jest jeszcze na tyle za małe, żeby pójść do żłobka czy do przedszkola, w związku z czym gdyby kobieta miała na tym etapie wrócić do pracy zawodowej, to musieliby wynająć pełnoetatową nianię. Koszt zatrudnienia takiej niani, tak, w Warszawie na PND, to myślę, że to jest z kilka tysięcy złotych, tak, jeszcze jeżeli chce się też zapewnić jej ZUS, ubezpieczenie i tak dalej. I czasami takie mamy przeliczały, że właściwie gdyby wróciły do pracy, to całe, to właściwie ich pensja szłaby na taką nianię, w związku z czym to może lepiej jednak, żeby, że one zostaną w tym domu i one będą bezpośrednio się zajmować swoim dzieckiem. Więc myślę, że to trochę tak to wygląda, nie? Ta sytuacja finansowa na pewno jest ważna, bo daje taki komfort kobiecie, jeżeli ta sytuacja jest stabilna, nie ma takiej presji finansowej, że kobieta musi już zaraz szybko do tej pracy wracać. Daje taki komfort podjęcia decyzji, kiedy, czy teraz, czy później do tej pracy zawodowej wracać, czy w ogóle, nie? Czasami ludzie nie mają wyboru, nie? Tutaj. No, proza życia, tak. Wspominałaś o nianiach, a powiedz mi proszę, jak to współcześnie wygląda wsparcie ze strony dziadków, babć? Czy współcześnie dziadkowie, babcie są wsparciem dla rodziców małych dzieci? No, jest to bardzo różnie w różnych rodzinach. Po pierwsze, myślę, że jest wielu dziadków, wiele babć. Sama to widzę też w swoim otoczeniu, które odgrywają niebagatelną rolę w wychowaniu wnuków. Chętnie się nimi się zajmują, czy to zamiast, czy to przez cały dzień, czy to nawet po odebraniu ze żłobka czy przedszkola. I tutaj naprawdę jest to duże wsparcie dla wielu, wielu rodzin, że taka babcia czy dziadek są, czy że oni są blisko i są dyspozycyjni. Choć na pewno pojawiło się też już jakiś czas temu takie zjawisko takich dziadków, którzy jakby nie twierdzą, że nie kochają swoich wnuków, ale nie są zbyt ochoczo chętni do tego, żeby tak za często czy na stałe zajmować się tymi wnukami, tak? Współczesne babcie przecież jeszcze są często na tyle młode, że są aktywne zawodowo, czyli nadal pracują i nie mają wtedy przestrzeni takiej dla tych wnuków. A są też takie babcie czy dziadkowie, choć częściej, nie wiem czemu, jakoś tak częściej padało, jak rozmawiałam z kobietami, że to jakaś babcia mówi wprost, że ona no, chce się zajmować bardziej sobą, swoim rozwojem, a niekoniecznie być taka uwiązana, prawda, do tych wnuków. Więc bywa to różnie. Czasami jest tak, że ci dziadkowie mieszkają gdzieś daleko, więc jakby nawet ta dostępność ich nie wynika z jakby z braku porozumienia czy dobrej woli obu stron, tylko wynika z tego, że fizycznie mieszkają, nie wiem, w zupełnie innym miasteczku, mieście, wsi oddalonym. Czasami jest tak, że rodzice stwierdzają, że te relacje jednak nie są do końca zdrowe i wychowanie, włączanie w jakby proces wychowania dziadków no, byłby odrobinę jednak nieco toksyczny i świadomie decydują się, żeby jednak nie prosić tych dziadków o tą pomoc. Myślę, że to jest bardzo różnie w różnych rodzinach. Natomiast jeżeli jest taka rodzina, gdzie można liczyć na ciepłą babcię, ciepłego dziadka, ich wsparcie, to jest to naprawdę nieocenione.
tego ciepła i tego, co mogą dać dziadkowie wnukom, nie zastąpi, myślę, żadna, nawet chyba najlepsza opiekunka. Mówiliśmy o wsparciu ze strony dziadków, babć, ale opieka dziadków, czy właśnie babć, nad dziećmi nie zastąpi wychowania takiego, jakie byliby dać w stanie rodzice. Czy się zgadzasz z tym? Oczywista oczywistość. No, za wychowanie dzieci są odpowiedzialni przede wszystkim ich rodzice. To nie zastąpi ich w tym babcia ani dziadek. Nie zastąpi żadna instytucja, panie z przedszkola czy szkoła i tak dalej. Poza tym no, trzeba też pamiętać, że wnuki dla dziadków są jakby babcia czy dziadek są w trochę innej roli niż mama i tata, tak? Często się mówi, że babcia i dziadek to oni są od rozpieszczania bardziej, rodzice są od wychowania, nie? Tutaj też jest tak, że to raczej rodzice wprowadzają pewne zasady w życie, a dziadkowie czasem są spójni z tymi zasadami, które wprowadzili rodzice, a czasem wręcz przeciwnie. Przy takich zdrowo, normalnie rozwijających się dzieciach może to nie jest aż taki duży problem, ale w momencie, kiedy na przykład dziecko ma jakieś problemy rozwojowe i są pewne zalecenia terapeutyczne, ja się często z tym spotykałam, że właśnie rodzice skarżyli się na to, że oni wprowadzają pewne zasady, coś wolno, czegoś nie wolno, u dziecka na przykład ze zdiagnozowanym autyzmem, ale potem dziecko, nie wiem, jest przez co jakiś czas pod opieką dziadków i ci dziadkowie zupełnie po swojemu coś tam robią, czy kompletnie nie przestrzegają pewnych zaleceń, nie? No to się robi wtedy problem, bo dziecko może mieć trochę taki rozjazd, no. Ale myślę, że to nie jest nie tylko sytuacja, kiedy to dziadkowie się zajmują tymi wnukami, to się też przecież zdarza w rodzinach rozbitych, gdzie dziecko jest jeden tydzień na przykład u jednego rodzica, jeden u drugiego, albo dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica, weekendy spędza z drugim. I często widzę, że nie zawsze te zasady wychowawcze są uspójnione. Nie? Jeden rodzic ma takie zasady, drugi próbuje gdzieś tam zdobyć sobie, czy kupić to dziecko przez rozpieszczanie, bo tylko widuje je weekendy. No i to budzi pewne niespójności. Natomiast no, do dzisiaj słyszę czasami anegdoty, jak to moja znajoma opowiada, jak wychowywała córkę właśnie stosując zdrowe odżywianie, prawda, słodycze raczej niedziela czy od święta, nie? Po czym wnuczka lądowała u babci, która miała ogromny swój takich kolorowych cukierków, prawda? I była rozpieszczana. I mogła sobie ile wlezie tam z tego słoja korzystać. No, tak to jest. Samo życie, nie? No, ale wiadomo, odpowiedzialność za dzieci to ponoszą ich rodzice, nie? To jest jakby pierwsza podstawowa relacja, nie? Mhm. Asiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również Państwu tutaj za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.